Siemanko sportowe wariaty, ja jestem Kondzik i dzisiaj Wam pokażę przykładowe ćwiczenia na mięśnie brzucha bez wykorzystania jakiegokolwiek sprzętu, jedynie co nam będzie potrzebne to podłoga. No i co, ale zanim zaczniemy, to pamiętaj, zasubskrybuj mój kanał, przycisk macie na moim palcu, wciśnijcie go tam na dole, żeby Was nie ominął żaden film. A teraz zaczynamy. Ok, i w trzecim odcinku będziemy wykonywać ćwiczenia dla bardziej zaawansowanych ludzi. I tradycyjnie zaczniemy sobie od krótkich spięć brzucha. Dla mnie to jest najbardziej alternatywne ćwiczenie na samym początku, żeby wykonywać. Tylko zaczynamy sobie teraz nie o 20, nie o 30, tylko o 40 krótkich spięć brzucha. Po 40 brzuszkach wkładzimy sobie nogę na nogę, ręce za głowę i wykonujemy sobie brzuszki na przemian. Zaczynamy sobie od zewnątrz, później do środka, czyli wykonujemy sobie takich 10 ruchów. Raz, dwa, hop, od środka i do zewnątrz, hop, środek, zewnątrz. I wykonujemy takich ruchów 10 razy. Powtarzamy tak samo na drugiej nodze, zaczynając od środka. Ok, z tej pozycji przechodzimy sobie do pozycji takiej. Wzdłuż leżymy sobie, robimy sobie nożyce wzdłuż i nożyce w poprzek. Powtarzamy sobie czynność 50 razy, czyli 25 na nogę. I powtarzamy 50 razy. Przechodzimy do pozycji plank. Trzymamy plankę minutę. Ok, po minucie czasu szybka przemiana. Zaczynamy sobie tak zwane, ja to nazywam wiosławanie. Nogi uniesione, ręce podpieramy sobie tak bardziej przed tyłkiem, prawda? Odchylamy się, napinamy mocno brzucho, oddalamy się i napinamy. Czynność powtarzamy sobie 15 razy. Ok,
Ok. Po tym ćwiczeniu ta sama praktycznie pozycja, tylko staramy się jeszcze bardziej odchylić nasze plecy do ziemi i robimy tak zwane, ja to nazywam też, przenoszenie wody z jednej na drugą stronę. I czynność powtarzamy sobie 10 razy do 15 razy na stronę, czyli łącznie wykonujemy 20-30 ruchów. Staramy się mocno skręcać ciało, możemy nawet dotknąć ziemi. Możemy sobie skrzyżować nogi, żeby nam nie latały. Ok. I po tym ćwiczeniu kładziemy się na plecy. Nogi staramy się mieć w pozycji L-sit, ręce lekko przed siebie. Tu już nie kładziemy potyłkiem, tylko ja na przykład trzymam sobie palcami i staram się podnieść mój tyłek od ziemi. I taką czynność powtarzamy sobie 10 razy. Całą czynność powtarzamy sobie od 3 do 4 obwodów. Ja po jednym obwodzie, jak widzicie, jestem znowu upocony. I co, jeśli filmik się podobał, koniecznie stawcie łapki w górę, pozytywne komentarze oraz napiszcie, co chcielibyście w danym odcinku zobaczyć. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału, przycisnąć na moim palcu, wciśnijcie go tam na dole, żeby was nie ominął żaden odcinek. Ja się żegnam z wami, trzymajcie się, siła z wami, do następnego, hej!